samochodzie elektrycznym ciekawostką jest oczywiście to, że nie do końca wiemy, czy tak naprawdę nasz silnik działa, czy nie. Rozwiązano to w ten sposób, że przekręcamy stacyjkę do pierwszej pozycji, wtedy włączają się wszystkie układy elektryczne pojazdu i później tak, jakbyśmy uruchamiali rozrusznik, przekręcamy kluczyk, puszczamy, a diutka informacyjna ready informuje nas o tym, że napęd jest już w fazie gotowej do jazdy. Jak słyszycie, nic nie słyszycie, czyli cisza, poza wentylatorami nawigacji nie słychać nic. Jesteśmy gotowi do jazdy. Jak widzicie, stoimy. Zużycie prądu 0,3 kWh, no bo cała elektronika też potrzebuje troszkę prądu. Za chwileczkę zobaczymy, jak sprawnie rozpędza się ten pojazd. I jednocześnie opowiemy Wam o tym, co widać na wskaźnikach, ponieważ no to są cechy, które wyróżniają ten samochód elektryczny od samochodu spalinowego. Pedał w podłogę. Pełna moc. Już mamy 50 na godzinę. Już mamy 80 na godzinę. 90, no i to jest maksymalna prędkość, do jakiej ustawiony jest elektryczny TGE. Także jak widzicie, rozpędzanie jest bardzo szybkie i bardzo płynne, tak? Samochód rozpędza się bez żadnego przerwania mocy, ponieważ ta moc silnika jest przekazywana bezpośrednio, bez żadnej skrzyni biegów, bez żadnego sprzęgła, niemalże bezpośrednio na koła pojazdu. W miejscu obrotomierza mamy do dyspozycji nieco inny układ wskaźników. Po lewej stronie widzimy, można powiedzieć, swego rodzaju obrotomierz, ale on pokazuje, ile mocy z silnika jest przekazywane na koła. Teraz, jak widzimy, raptem 10% mocy wystarcza nam do tego, żeby przemieszczać się w miarę sprawnie. Oczywiście jak przyspieszymy, to ta moc jest gwałtownie przekazywana, a kiedy ujmiemy nogę z gazu, automatycznie przechodzimy w tryb ładowania. Tak, hamujemy silnikiem dość znacząco. Jak widzicie, nie dotykam hamulca, a samochód bardzo gwałtownie hamuje, prawie że do zera. Teraz się ustabilizowało. Ruszymy delikatnie, a jednocześnie na środkowym wyświetlaczu widzicie chwilowe zużycie mocy. Oczywiście się trzeba przyzwyczaić do tego, że to są kompletnie nowe jednostki i kompletnie nowe wartości. Można teraz powiedzieć 2-3% mocy silnika, a już wystarcza, żeby samochodzik powolutku się toczył. No, do sprawniejszej jazdy używamy trochę więcej mocy, 10-20%. Rozpędzamy się, także zużycie chwilowe jest trochę większe. Jedziemy pod górę teraz lekko, cały czas się rozpędzamy. Tak działa właśnie ten układ. Za chwileczkę wjedziemy na małe wzniesienie, zdejmiemy nogę z gazu, będziemy hamować silnikiem i zobaczymy jednocześnie, jak wygląda proces ładowania. Tak, szczyt, puszczam nogę z gazu. Układ przechodzi w tryb hamowania silnikiem i ładowania. Tak, jak widzimy, nawet do 50 kWh i więcej odzyskujemy przy tym hamowaniu silnikiem. Także to jest to, co wyróżnia samochód elektryczny od samochodu z konwencjonalnym napędem, że trzeba przyzwyczaić się do tego, że on bardzo szybko hamuje tym silnikiem. Także gdzieś tam dojeżdżając do świateł, czy jadąc ekonomicznie i wyprzedzająco, trzeba tą nogę z gazu zdejmować bardzo powoli i bardzo płynnie, bo inaczej od razu bardzo gwałtownie zaczniemy hamować. Eco-driving samochodem elektrycznym też jest jak najbardziej możliwy, bo też możemy starać się jeździć ekonomicznie i zużywać tego prądu jak najmniej, ale musimy troszkę zmienić te nawyki, przestawić się na to, że jednak charakterystyka napędu elektrycznego jest zupełnie inna. Na centralnym 8-calowym wyświetlaczu, poza tym, że oczywiście możemy tutaj sterować radiem, klimatyzacją, nawigacją, mamy też do dyspozycji taki panel dotyczący pojazdu, tak? Jak widzimy, mamy tutaj pokazany zasięg samochodu plus zasięg potencjalny, który uwzględnia charakterystykę naszej jazdy, czyli to, że na przykład często hamujemy silnikiem, tak? I wtedy akumulatory zostaną doładowane i możemy ten zasięg jeszcze zwiększyć. Możemy sobie zobaczyć, jak pracuje nasz napęd. Teraz energia pobierana jest z baterii i przekazywana poprzez silnik na koła. Teraz spróbujemy, o, a teraz w drugą stronę, czyli hamujemy silnikiem, akumulator jest doładowywany. Oczywiście jest też taki moment, kiedy, tak jak teraz, toczymy się, tak? Toczymy się, nic się nie dzieje, utrzymujemy tak jakby tą prędkość, bardzo delikatne ewentualne ładowanie przy tym
przy tej spadającej prędkości. No ale przechodzimy w tryb zwykłej jazdy, jedziemy sobie, można sobie to pooglądać, jak to działa. Tutaj mamy wykres rekuperacji, czyli odzysku energii w ciągu ostatnich pół godziny. Tutaj akurat widzimy ostatnie 12 minut jazdy. Widzimy, ile energii odzyskaliśmy odpowiednim tempem jazdy, odpowiednim hamowaniem, silnikiem, tak, przy każdym hamowaniu najpierw uruchamia się właśnie system rekuperacji, dopiero jeżeli jest taka potrzeba, to używamy hamulca. Natomiast w takim zwykłym ruchu podmiejskim w zasadzie tym samochodem można jeździć kompletnie bez dotykania pedału hamulca, także koszty eksploatacji też spadają, bo nie zużywamy okładzin, nie zużywamy tarcz hamulcowych, a jednocześnie odzyskujemy energię. Dzięki temu musimy jej mniej naładować. Elektryczny MAN ETG w krótkiej trasie podmiejskiej. Jak słyszycie, głównym hałasem w samochodzie jest to, co dobiega z zewnątrz, czyli inne samochody, które nas mijają, a praktycznie wcale nie słychać napędu. Samochód jest bardzo dobrze wyciszony, jeżeli chodzi o komorę silnika elektrycznego. Te wszystkie dźwięki charakterystyczne dla napędów elektrycznych, czyli takie pogwizdywania, są bardzo dobrze wytłumione, absolutnie nie przeszkadzają kierowcy, także kierowca słyszy nawet przy większej prędkości głównie wiatr, głównie szum opon i inne pojazdy, które gdzieś tam przejeżdżają obok nas. Jazda w pełni komfortowa, bardzo płynna, bardzo wygodna, a jednocześnie odpowiednio dynamiczna. Kiedy potrzeba, to możemy przyspieszyć, możemy wyprzedzić jakiś samochód bez żadnego problemu. ETG ma prędkość maksymalną ograniczoną do 90 km na godzinę, ponieważ taka prędkość pozwala na jak najlepsze wykorzystanie energii. Oczywiście kierowca ma do dyspozycji rozwiązania, które znane są z samochodów diesla, czyli na przykład tempomat, włączamy go tym przyciskiem, ustawiamy sobie prędkość, ustawimy sobie 80 na godzinę albo 90, czyli zwiększamy o 10 i bardzo szybciutko samochód uzyskuje tę prędkość 90 km na godzinę. Jak widzimy, wtedy zużycie mocy to raptem 20% całej dostępnej mocy silnika i zużywamy około 27 kWh na 100 km, a baterie mają 36 kWh, czyli z tego widzimy, że w takiej trasie spokojnie grubo ponad 100 km możemy zrobić. Jak widzimy, uruchomił się system ostrzegający o przekroczeniu prędkości, ponieważ ETG, podobnie jak i zwykłe ETG, może być wyposażony w system rozpoznawania znaków drogowych. W wyposażeniu seryjnym ETG znajduje się również system asystenta pasa ruchu, który mamy uwidoczniony zieloną ikonką informującą o tym, że najeżdżamy na pas, tak, teraz najechaliśmy na pas z włączonym kierunkowskazem, czyli oczywiście system nie był aktywny, ale pokazuje nam, że przekraczamy linię pasa ruchu. I jest też w standardzie dostępny system awaryjnego hamowania przed przeszkodą, którą samochód wykryje, czyli asystent hamowania awaryjnego. MAN ETG wyposażony jest w aktywny system kontroli pasa ruchu, czyli to jest system, który nie ostrzega kierowcy o tym, że najeżdża na linię, ale wręcz przejmuje od niego kierowanie. Jeżeli ten samochód zbliża się do linii z bardzo niewielkim kątem, to po prostu kierownica wykonuje delikatny ruch, tak żeby samochód utrzymywał się cały czas w pasie ruchu. Możemy wręcz puścić kierownicę, oczywiście system szybko wykryje, że kierowca nie trzyma rąk na kierownicy i poinformuje go odpowiednim komunikatem, ażeby kierowca przejął kontrolę. Natomiast pozwala to na to, żeby nawet przy jakimś tam delikatnym rozprężeniu kierowcy czy zmniejszeniu jego skupienia, samochód cały czas pozostał w pasie ruchu, nie najechał ani na pobocze, ani na inny pas. Aktywny asystent pasa ruchu działa przy prędkości powyżej 60 km na godzinę. Wtedy, kiedy kierowca najeżdża na linię, tak jak teraz to zrobimy, samochód sam przejął sterowanie, tak? Ja puściłem kierownicę, samochód sam skręca, sam koryguje ruch jazdy. Jesteśmy na dość sporym łuku,
Jak widzicie, kierownica cały czas wykonuje ruchy i wyjeżdżamy na prostą. Samochód cały czas, teraz zjeżdżamy w stronę barierki, ale system przejmuje kierownicę. Oczywiście wyświetlił mi się już komunikat, żebym jednak przejął kierownicę. Za chwileczkę zrobimy to ponownie. Puszczamy kierownicę. Jedziemy w stronę linii. I samochód delikatnymi ruchami kierownicy cały czas stabilizuje nas w torze jazdy. Samochód zmierza w stronę pasa i ustawia się tak, żeby cały czas jechać w miarę środkiem pasa. Także system bardzo dobrze sobie radzi, nawet kiedy na tę linię najeżdżamy z dość dużym kątem. Za chwileczkę pewnie wyświetli się komunikat, żebyśmy jednak... O, właśnie, już mamy. Przejmij kierowanie, no to jest po kilkunastu sekundach informacja, żeby jednak zająć się kierowaniem. Wystarczy, że dotkniemy kierownicy, ruszymy i system już wykrył, że samochód jest pod kontrolą. System bardzo dobry, system zwiększający bezpieczeństwo, ponieważ nawet przy jakimś tam rozproszeniu kierowcy samochód utrzyma się w pasie ruchu, nie wjedzie na pobocze, nie uderzy w barierę, nie zajedzie drogi innemu kierowcy, a jednocześnie system ostrzeże kierowcę, że jednak musi on przejąć kontrolę nad pojazdem. Nie jest to pojazd autonomiczny, który będzie się sam poruszał po drodze, ale w tych specjalnych sytuacjach, w tych sytuacjach nadzwyczajnych wyręczy kierowcę i pomoże zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. W ruchu miejskim korek czy światła to rzecz naturalna i to są właśnie bardzo dobre warunki dla pracy samochodów elektrycznych, ponieważ po pierwsze, kiedy stoimy, to nie zużywamy nic, praktycznie nic energii, tyle co na podtrzymanie układów samego samochodu, czyli nawiew, oświetlenie dzienne, jak widzimy 0,3 kWh prądu zużywamy teraz, także bardzo niewiele. Później każde podjeżdżanie delikatne samochodem, gdyby była taka potrzeba, to też są bardzo niewielkie wartości zużycia prądu. A kiedy zapali się zielone i pojedziemy, to wtedy można bardzo sprawnie wykorzystać wysoki moment obrotowy samochodu i szybko i sprawnie rozpędzić się w tym ruchu miejskim. A później każde hamowanie przed kolejnymi światłami to odzyskanie energii. Także sumarycznie, przy elektryku absolutnie nie ma co obawiać się tego, że zabraknie nam prądu w korku, bo po prostu w korku tego prądu nie zużywamy. Pewnie interesuje Was, ile kosztuje taki elektryczny samochód. Można odpowiedzieć, niestety dużo. Mniej więcej dwukrotność ceny dość dobrze wyposażonego samochodu z silnikiem diesla. Ale trzeba na to spojrzeć trochę inaczej. To jest przede wszystkim rozwiązanie bardzo przyszłościowe. A po drugie, w coraz większej liczbie miast po prostu pojawiają się strefy, gdzie jest zabroniony, czy będzie zabroniony wjazd samochodami z silnikami spalinowymi i jedyną możliwością dostawy, jedyną możliwością operowania w tym terenie będzie samochód elektryczny. Także w takich warunkach, no, niejako firma, która będzie chciała operować w takim terenie, będzie zmuszona do kupna samochodu elektrycznego, ale też dostrzeże zalety tego samochodu bardzo szybko. Firmy logistyczne czy firmy transportowe bardzo często posiadają magazyny, na których dachach mogą zainstalować instalację fotowoltaiczną, w ten sposób zasilać swoje samochody darmowym paliwem. Także to są dodatkowe korzyści. Dodatkowymi korzyściami już niedługo mają być ulgi dla posiadaczy pojazdów elektrycznych, czy chociażby dodatkowe profity, takie jak możliwość poruszania się buspasem w mieście, czy darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania. To są takie drobne elementy, no, które jednak w przypadku świadczenia usług gdzieś w centrum miasta mają bardzo duże znaczenie. Dlatego z pewnością przyszłością transportu miejskiego są samochody elektryczne, samochody hybrydowe. MAN jest gotowy na to rozwiązanie już dzisiaj.